Gotowy jest akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu mieszkańcowi Katowic, który w połowie czerwca postrzelił z broni palnej trzech przypadkowych mężczyzn. Sprawą zajmowała się prokuratura rejonowa Katowice Południe. Dlaczego to zrobił? Nadal nie wiadomo. Podejrzany będąc pod wpływem alkoholu postrzelił na ulicy Mariackiej trzech nieznanych mu mężczyzn, w tym jednego pracownika lokalu. Na szczęście, mimo że z prasa strzelał do ofiar z bliska, nie wymagali hospitalizacji. Mężczyznę zatrzymano na katowickim rynku kilka godzin po zdarzeniu. Prokuratura przedstawiła podejrzanemu zarzuty usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, spowodowania średniego oraz lekkiego uszkodzenia ciała dwóch spośród pokrzewdzonych, jak również zarzuty nielegalnego posiadania broni oraz amunicji. Wobec mężczyzny na wniosek prokuratury zastosowano tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Obecnie mężczyzna nadal przebywa w warunkach izolacji w tymczasowym areszcie. Podejrzany nadal nie przyznał się do winy, grozi mu od trzech do dwudziestu lat więzienia.